To ile wytwórni się już do ciebie odezwało? Za mało. Hubert, next big thing polskiej sceny muzycznej. Dla mnie, jak i dla wielu osób, po prostu przyszłość. Autor trzech epek, Dzieci Śmieci, PTTK i tej najgłośniejszej, Święty Spokój. Porozmawialiśmy po koncercie w Warszawie i mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć wam jego postać. To jego, jak i mój, pierwszy wideowywiad. Więc jeśli ci się podobało, pozostaw po sobie ślad w komentarzu. Zapraszam i pozdrawiam, Kaziu. Bo pod Świętym Spokojem na Spotify zauważyłem, że już jest wpisany Universal Music Polska. Działamy sobie z wcześniejszymi projektami. Na razie przyszłość zostawiam jeszcze otwartą, można powiedzieć. Ale chłopaki z Universala trochę tutaj cegiełkę dołożyli swoją i gdzieś tam już się przecięliśmy, no i na razie jest spoko. A mówimy tutaj o Universalu, czy mówimy o Def Jamie? Na razie mówimy o Universalu, a co będzie dalej, no to zobaczymy. Czyli zobaczymy. Jakby miały wyjść Fizyki, Dzieci Śmieci, PTTK i Święty Spokój, to pod nimi? Prawdopodobnie tak. No. Czyli kiedy się tego spodziewać? Już niebawem? Nie wiem, czy planujemy to jako osobną rzecz, czy wciśniemy może coś do preorderów na następne rzeczy, bo to też jest całkiem spoko pomysł, ale chciałbym, żeby było fizycznie wszystko. Wiesz, co musi być do Świętego Spokoju dodawane do preorderu jako gadżet? Coś musi być na pewno. No, bidon. Tam jest duże pole do popisu. Wydaje mi się, że z każdą epką jest duże pole do popisu, byłoby duże pole do popisu. Na PTTK też miałem pełno pomysłów, co by było gdybym miał epkę w Fizyku. Ale na nowych rzeczach też będą fajne rzeczy, mi się wydaje. No dobra, bo nie ukrywam, że spotykamy się dzięki płycie Święty Spokój. No ale Hubert to nie tylko Święty Spokój. Wspomnieliśmy o tych dwóch poprzednich epkach. Opowiedz o nich troszkę. Po kolei, o Dzieciach i o PTTK. Dzieci Śmieci były, wydaje mi się, takim pierwszym projektem pierwszym większym projektem, ale bez jakiegoś większego zamysłu niż po prostu wrzucenie tam tego, co mam. Tego, co nagrałem, tego, co udało mi się zrobić. Ale wydaje mi się, że to było dobre przedstawienie jakby sytuacji. Gdzieś tam pokrótce pokazałem, skąd jestem, co robię, co się dzieje, z kim się bujam i tak naprawdę wszystko. Ale ja jakby zawsze miałem dużą zajawkę na koncept albumy i gdzieś tam ciekawsze opowiedzenie historii niż po prostu wrzucanie randomowych singli. Po prostu. Tak, tak. No nie chciałbym nigdy tego robić, tego chyba nigdy akurat. Ale PTTK robiłem już z dużym zamysłem. Jakby od dawna wiedziałem, dużo wcześniej, zanim jakkolwiek to brzmi, planowałem zostać raperem czy muzykiem, cokolwiek, to wiedziałem, że jeśli miałbym zostać, to chciałbym zrobić taki projekt o górach, bo mam po prostu, zawsze lubiłem jeździć w góry i to było gdzieś tam, tak się przewijało przez całe życie. Plus wyjazd, który opisuję na tej płycie, to nie jest jedyny wyjazd w góry, jaki tam mieliśmy. To jest dosyć częste u nas, gdzieś tam sobie latamy, czy w wakacje, czy na jakiś weekend zdarzy się. No ale wtedy pojechaliśmy i wtedy pojechaliśmy chyba tak najdalej od domu w góry. No i było całkiem fajnie, więc wyszedł z tego fajny projekt. Po prostu chciałeś opowiedzieć o tym, co tam przeżyliście. I tak, ten GoP, tak, to wszystko, to rozumiem, tak, że real talk. Tak, że zgubiliście się i dzwoniliście. To się działo. Praktycznie wszystko, co tam robiliśmy, to gdzieś tam się... Wiadomo, że to trzeba jakoś opowiedzieć historię. Gdzieś tam pokazać pewne rzeczy bardziej, a pewne rzeczy mniej.
ale tak, ale byliśmy, zrobiliśmy i wróciliśmy, nie? A o co chodzi z hejtem na Nicolasa Cage'a? No to kumple nie lubią po prostu. A no, a jakby to powiedzieć, żeby nie wejść za ostro. No jest okej aktorem, ale oglądaliśmy lepszych. A oglądamy różne filmy i gdzieś tam mamy swoich ulubieńców. I mamy tylko jednego kumpla, który akurat teraz mieszka w Paryżu. I on jest dużym fanem Nicolasa Cage'a. Więc to zawsze taka szpila w jego stronę. I to on mówił tak. O tym filmie, że tak. Nicolas Cage kręci film o Nicolasu Cage'u, w którym nagra Nicolasa Cage'a. Dokładnie tak, dokładnie tak. No. Wiesz co, tak zastanawiam się, bo porozmawialiśmy chwilę wczoraj po koncercie, teraz jeszcze przed wywiadem też i wczoraj byłeś z paczką kumpli, dzisiaj również. Rozumiem, że oni tutaj przyjechali z tą miejsce z DJ-em. Tak. Z kim jeszcze? Jest Mateo Video, DJ. Jest Adam, człowiek od kadrów, człowiek od obrazu. I jest Bartek, kierowca i nasza organizacja logistyczna, bym powiedział. No to są wszyscy, każdy z nich to jest kumpel z dzieciństwa tak naprawdę, czy od gimnazjum, czy tak naprawdę z tej samej ulicy. Czy gdzieś tam się przewinęliśmy, przecięliśmy i po prostu gdzieś tam się połączyliśmy, ale to są wszystko kumple, można powiedzieć. Czyli oni są też bohaterami twoich płyt. Tak, tak, tak. No jest jeszcze dwóch, których dzisiaj tutaj z nami nie ma. Jeden na emigracji chwilowej, a drugiego zatrzymała praca tym razem akurat. I rozumiem, że te kadry, które się pojawiają na TikToku, to też oni ci w tym pomagają, że są twoimi też oczami w tym, że tak. Zobacz, że tu można stanąć na tle tej Alfy Romeo w środku pola i zobacz, jak będzie zajebiste wideo. Tak, no akurat te wszystko, co robię na TikToku, wszystko, co robię, no klip pomagali mi w 100%, to jakby nie obejdzie się bez pomocy. No ale TikToki łatwiej jest nagrać samemu, więc to jest takie 50-50. Czasem jestem z nimi, to gdzieś coś złapiemy. Teraz mam pełno materiału z wczorajszego dnia. No tak. I będzie jeszcze dużo materiału przez całą trasę. No ale czasem jestem sam i czasem gdzieś sobie po prostu jadę, stawiam telefon, no i nagrywam po prostu. No, no coś o tym TikToku wiem, że to jest łatwe, żeby nagrać samemu. Zresztą złapaliśmy kontakt dzięki temu TikTokowi właśnie. No ja odkryłem twoją muzykę na TikToku, ty odkryłeś, że tak powiem, moją recenzję twojej płyty na TikToku i dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Ale chciałbym wrócić jeszcze w ogóle do samego początku, ponieważ przeczytałem w jednym z wywiadów, że ty zacząłeś rapować w pandemii. To, co teraz tutaj stoimy i rozmawiamy, przewrotnie nazywamy, wiesz, jakie jest ulubione pytanie raperów. Dlaczego hip-hop? Skąd pomysł na okładkę? I jeszcze weź coś za freestyluj. To są takie trzy. Ja przewrotnie to, co tutaj robimy, nazywam dlaczego hip-hop. Okay. I chciałbym to parafrazować i dopasować do mojego gościa w jakiś sposób. I dlatego stąd moje pytanie, dlaczego w tej pandemii ten hip-hop się u ciebie pojawił, że ty zdecydowałeś się nagrywać swój głos, bo wiem, że wcześniej były bity. Wcześniej było parę bitów. Ja muzycznie gdzieś tam byłem zawsze mniej czy bardziej w temacie, tylko że wcześniej to było zwyczajne słuchanie muzyki gdzieś tam na różnych poziomach. Czułem takiego bodźca, który by gdzieś to wyciągnął ze mnie, a sytuacja, w której siedzisz sam, praktycznie nie masz kontaktu takiego faktycznego ze światem przez dłuższy czas, no działa na ludzi różnie, a mi to gdzieś tam pomogło się, można powiedzieć, artystycznie odpalić trochę. Fakt, że długo byłem sam i fakt, że musiałem coś robić i chyba też nie było tego takiego, że jak pójdę do szkoły, to w sumie wypuściłem coś wczoraj i ktoś tego posłucha, ale nikt tego nie słucha i takie, myślę, że łatwiej przez ten moment było zacząć. Dużo minęło jak od tych pierwszych numerów do tych, co zacząłeś publikować, czy to były raczej takie strzały, że już czułeś, że to jest to, czy szlifowałeś? Wiesz co, pierwszy numer, jaki wypuściłem w ogóle, 08 Ford,
On jest na moim bicie, a on jest przeze mnie napisany i to jest pierwszy numer, jaki ja kiedykolwiek jakby od początku do końca stworzyłem. A siedział mi na tyle, że długo był ulubionym nawet gdzieś tam. Tak naprawdę to był pierwszy numer. I Prawy Brzeg, co był moim drugim opublikowanym numerem, to był mój drugi numer, który w pełni skończyłem i napisałem. I to tak w sumie poszło. Przez Dzieci Śmieci, jakby do końca Dzieci Śmieci nie miałem. Jakby to wszystko, co wypuściłem, to było wszystko, co zrobiłem. I nie było niczego wcześniej, oprócz bitów, tak suchych bitów, gdzieś tam tego szukania swojego stylu, czy gdzieś tam tej swojej stylistyki. To nie było za bardzo, nie było za bardzo nic więcej. Odważnie. Nie masz tak, że dawałeś to ziomalom najpierw do przesłuchania, czy od razu poszło w sieć i dopiero? Słyszeli to najpierw, bo chcieliśmy nagrać klip. Klip też, z tego co pamiętam, w dużej części nagrywaliśmy w górach. W podobnej lokalizacji co PTTK, tylko że troszeczkę wcześniej. W sumie to tak, słyszeli to, pobujali się, nagraliśmy całkiem sporo materiału. No i ja to potem montowałem, rzuciłem i jakby przez to, że to była ta pandemia, jakby nie było tego kontaktu ze światem zewnętrznym, co mi nie za bardzo przeszkadzało. Jak wyjdzie, to będzie super, jak nie wyjdzie, no to... Dużo było głosów z zewnątrz, tak jak teraz przy Świętym, jakby rozumiem, że nie aż tyle jak teraz po Świętym Spokoju, ale czy docierało to od razu już gdzieś szerzej, poza powiedzmy Szczecin? Wiesz co, tak samoistnie chyba nie. Ja dużo czasu poświęcałem, żeby to pchać ludziom. Nie na TikToku, nie jakby nie, wizualnie no zrobiliśmy tam parę klipów. Słałeś demówki tak zwane? Tak. Dużo swoich numerów powysyłałem i wtedy się dziwiłem, czemu nikt na to jakby nie odpowiada. No, nie byłem za bardzo w temacie. Już przy trzeciej epce stwierdziłem, że no, skoro tak to idzie, to trzeba to trochę od innej strony chyba ugryźć. I stwierdziłem, że chyba trzeba bardziej pchać to ludziom i pokazać, że jest pełno ludzi, którzy słuchają takiej muzy. Najwidoczniej jest parę osób, które słuchają takiej muzy. Stwierdziłem, że trzeba to po prostu popchać od strony ludzi, a nie od takiej typowej strony, od której w sumie wydaje mi się, że każdy by to ugryzł. No bo wysyłanie chyba demówek jest taką, jeszcze na te takie maile podane na stronie internetowej, to jest taka najbardziej podstawowa rzecz, a mi się wydawało, że robię coś jakby poza schemat, bo wysyłam parę maili. No nie, ale wydaje mi się, że teraz fajnie to wyszło. Powiem ci, że tak jak rozmawiamy już teraz te kilka czy kilkanaście minut, mam wrażenie, że za skromny trochę jesteś przy tym wszystkim. Ja byłem wczoraj na twoim koncercie, na koncercie otwierającym trasę Święty Spokój, na koncercie w Warszawie. Ty też tam byłeś. Na chwilę. Musisz opowiedzieć, co tam się działo, bo no ja się tego nie spodziewałem. My też nie. I, no właśnie. Przyjechaliśmy, zagraliśmy i wyszliśmy. Tak nie, to powiedzieć. Tak nie wyglądało. Plan był taki, że zaczniemy trasę gdzieś tam z przytupem i tak nie zrobiliśmy wszystkiego, co było zaplanowane na ten występ, bo... Mówisz o numerach, o ilości numerów, czy o scenografii? Ilość numerów jest, jakby zostajemy przy tej samej ilości, ale będziemy trochę żonglować sobie numerami. Ale nie było całej strony wizualnej, którą przygotowaliśmy przez... Ostatni tydzień w Berlinie przygotowywaliśmy z moim DJ-em. Tak, nie było tej strony, nie było możliwości tego za bardzo jakościowo. Była możliwość, ale nie było możliwości tego tak jakościowo, jakbyśmy Mówisz, chcieli. Że pewnie, że coś chcieliście wyświetlać tak, za tobą. Tak. No ale mamy jeszcze parę miast. Mam nadzieję, że się uda w następnych. No dobra, ale no pomówmy właśnie o tym. Raz, że był sold out. Dwa, że...
Tak, bo przede wszystkim biletów nie dało się kupić w żadnej bileterii, tylko trzeba było przyjść, tak, kupić bilet jak u konduktora. Mhm. Kumam zamysł, bardzo odważny, ale przez to o godzinie 20.10, jak koncert już trwał, to wiem, że drugie tyle ludzi było na zewnątrz. Podobno tak. No ja nie widziałem, ale słyszałem. Szczerze mówiąc, no już chwilę wcześniej, bo to jak ja czekałem na wyjście na scenę, to gdzieś tam w połowie oczekiwania dostałem telefon, że rzuci informację na Instagramie, na Facebooku, bo nie ma miejsc już, żeby wejść na salę. No co było tak dosyć dla mnie abstrakcyjne, bo ja raczej staram się nie skupiać na ilości, tak faktycznej jakiejś liczbie. Nie mam gdzieś jakiejś kartki zapisanej z wyimaginowaną liczbą ludzi, którą chciałbym zobaczyć na koncercie. No po prostu zorganizowaliśmy to i mieliśmy nadzieję, że jak popchamy, no to przyjdzie jak najwięcej ludzi. No i coś tam się udało. Coś tam się udało. Spodziewałeś się tak młodej publiki? Trochę trzeba się spodziewać przez jakby no, tego TikToka, to główne miejsce, gdzie pcham swoje numery, ale wydaje mi się, tak jak zresztą wczoraj po koncercie, tak już na spokojnie usiedliśmy i z chłopakami sobie pogadaliśmy. Takie to, na spokojnie, to, że to... dzisiaj spóźnienie godzinne, no, ja wiem. Przełożyliśmy, byliśmy przed czasem. Ale wydaje mi się, że nawet jeśli to jest młoda publika, czy tam młodsza ode mnie troszeczkę, to są ludzie z klimatem i to fajnie widzieć, bo to był tak naprawdę pierwsza taka sytuacja, w której mogliśmy zobaczyć publikę, która przychodzi posłuchać tej muzyki, którą ja robię, tak docelowo. Gdzieś tam wcześniej, praktycznie zaraz będzie rok, jak grałem swój pierwszy taki koncert zorganizowany przez siebie w Szczecinie. Graliśmy PTTK Experience, to było 30 kwietnia, to zaraz będzie rok. No i tam było 30-40 osób, no ale to wciąż było jakby w rodzinnym mieście, więc wiedziałem, że no, będzie pełno znajomych. To jest super, wiadomo, że to jest super. Widząc tych ludzi wczoraj w klubie, wypełniony klub i to, że oni są tam wszyscy dla ciebie, łatwiej jest ci uwierzyć w te głosy, że jesteś next big thing naszej sceny, czy tak nie dociera to jeszcze do ciebie? No na pewno nie dzisiaj. To jeszcze tak trochę wydaje mi się za wcześnie. To było super i to było chyba całkiem duże, ale no jeszcze do końca jakby nie przemieliłem w głowie tego wszystkiego, że się wydarzyło, co się wydarzyło. No ja raczej staram się dla swojego wewnętrznego jakby spokoju i tworzenia tego, co tworzę na takim poziomie, jakim chcę to tworzyć. Staram się gdzieś tam, przyjmuję to jest fajne, super, super, że tak ludzie mówią, ale ja staram się gdzieś tam osobiście tego nie brać, także chodzę po domu i myślę, że jestem następną dużą rzeczą, bo no, to by miało odzwierciedlenie w moich następnych rzeczach, następnych numerach. I pewnie w jakimś stopniu będzie miało, nie da się od tego uciec, ale no żeby stworzyć coś takiego, co chcę tworzyć, no to jakby muszę po prostu żyć swoim życiem. A żeby żyć swoim życiem, to muszę się gdzieś tam jednak mimo wszystko na boku trzymać. No znam siebie trochę już i wiem, co jest dla mnie najbardziej gdzieś tam... No, jak mi się najlepiej działa i dlatego tak to może wygląda, nie? Właśnie. Wczoraj też przyszła mi jedna taka rzecz do głowy, bo pierwszą rzeczą od Ciebie, jaką przesłuchałem pierwszą rzecz od Ciebie, to był Święty Spokój. Po tym materiale miałem taką myśl, że kurczę, ciekawe jakby on wyglądał w takiej bangerowej, mocniejszej stylistyce, ale patrząc na to, co się działo wczoraj, znowu to powiem, no to tak naprawdę każdy numer mógł być na bis. I tych bangerów na przykład, no
jak słuchasz sobie, wiesz, numeru Prysznic, będąc pod prysznicem, no to umówmy się, no nie buja on tak, jak bujał wczoraj. No nie, nie. A no to był pierwszy raz, jak graliśmy w sumie na koncercie. Cokolwiek ze świętego spokoju. A czekałem długo, bo wiedziałem, jak już jakiś czas temu wiedziałem, jak to brzmi, a trochę wcześniej, zanim wypuściłem to na świat. Tak naprawdę graliśmy wczoraj dwie czy trzy może skoczne piosenki, trapowe takie, powiedzmy, to takie typowo trapowe. Ale szara bluza też się okazała benerem. Szara bluza, to wiedziałem, że to będzie koncertowe, bo to po prostu jest koncertowe, no to jest ten numer. Na który chyba gdzieś najbardziej, tak tworząc Święty Spokój, najbardziej czekałem, chciałem zobaczyć, jak to wyjdzie, no. Ale myślisz, że cały materiał taki wysiadł od ciebie, czy...? Cały w takim klimacie? Może by siadł. No, mam tego teraz już na dzień dzisiejszy trochę więcej takiego klimatu. No ale mam też trochę innego klimatu, którego jeszcze nigdy nie zahaczałem, którego jeszcze nigdy nie dotykałem, a który już trochę w czasie tworzenia Świętego Spokoju i przez ten czas, od kiedy wypuściłem, troszeczkę w innym kierunku też już zdążyłem pójść i poznać trochę inną muzykę od strony, której wcześniej nie znałem, ale to będzie dopiero. No. Masz koszulkę J. Cole'a na siebie, pokaż tutaj dokładnie do kamerki. Ja mam bluzę Mac Millera, o którym wspominasz też. Wspominasz o J. Cole'u, wspominasz o Tyleru, ale też wspominasz na przykład o Taylorze, ale wspominasz też na przykład o Black Sabbath. Tak. Widzisz siebie jakby w każdym z tych czterech postaci coś u siebie, że możesz też iść w każdym z tych kierunków, czy... Wiesz co, to po prostu są... To po prostu są jakieś tam jacyś tam artyści, którzy, czy tam zespoły też, które miały na mnie jakiś wpływ. Ja zaczynałem powiedzmy, no, od młodego po prostu słuchałem dużo amerykańskiego rapu, stąd cokolwiek bym dzisiaj nie słuchał, to jest chyba przefiltrowywane przez te takie moje główne instynkty, czyli te takie amerykańskie brzmienia i to wychodzi w rapie końcowo. Mhm. No ale od tamtego czasu dużo się pozmieniało, szczególnie od tego 2020 roku, gdzie byliśmy na trochę zamknięci. My żyjemy w takim miejscu, że jakby na co dzień żyjemy w takim miejscu, że no nie byliśmy tak do końca zamknięci. Przepraszamy, mamy w kadrze gościa. Nie byliśmy tak naprawdę do końca zamknięci w domu kompletnie, bo my wszyscy mieszkamy przy dosyć dużym obiekcie leśnym i mamy dużo miejsc do eksploracji tam, więc praktycznie cały czas spędziliśmy na łażeniu po rejonie i przez ten czas ta trajektoria muzyki u mnie się dużo zmieniła. Dużo indie rocka, dużo psychodeli. Tak naprawdę no, popróbowałem trochę wszystkiego. Nie jestem jakimś super fanem mega rockowych brzmień, mega ciężkich. Ja raczej... No ale te gitary słychać u ciebie. Tak. Te takie bardziej indie rockowe brzmienia, te takie bardziej gdzieś tam bujane, no ja tego wcześniej nigdy nie lubiłem i nawet nie słuchałem za dużo. Ja muszę dopytać o tego Mac Millera, bo dla mnie to jest szczególna postać i chciałbym wiedzieć, dlaczego on akurat u ciebie się pojawił. Swimming, bym powiedział. To był taki moment, że no nic tam bym nie skipnął na tym albumie. To była pierwsza rzecz, którą przesłuchałeś od niego, czy...? Na pewno nie pierwsza, ale pierwsza, w którą się zagłębiłem. Mhm. Którą przesłuchałem od początku do końca i powiedziałem, chyba to jest to, nie? Prawdę I było dobry. Tak, że przesłuchałeś ten album na premierę i za miesiąc usłyszałeś o jego śmierci, czy...? Tak, no nawet czytałem, taki... czytałem na Instagramie słuchając której z nut, nie wiem, czy to nie było What's the Use, czy Hurt Feelings, nie pamiętam, ale... No, czytałem na Instagramie jednocześnie słuchając numeru, więc to było dosyć średnie.
No ale tak, to był pierwszy album, który od początku do końca przesłuchałem i no do dzisiaj tak naprawdę słucham, nawet jak rozgrzewaliśmy się wczoraj jadąc tutaj na koncert, to gdzieś tam w playliście jest też Mac Miller, nie? Wczoraj na warm-upie przed koncertem też leciało, kurczę, co to był za numer? The Spins chyba. Tak, no dokładnie, tak, dokładnie. No, Mati. Zazdroszczę ci, bo ja na przykład jako fan, nie powiem psycho fan, ale no był to dla mnie po prostu najważniejszy muzyk, jest nadal, no ja nie jestem po śmierci w stanie słuchać jego muzyki. W ogóle zdarza mi się to tak naprawdę może raz, dwa razy w roku, raz w rocznicę śmierci, a dwa jak na przykład mam jakiś taki naprawdę mega zły dzień. Czyli słuchałeś wcześniej? Ja słuchałem tak, wcześniej. W zasadzie od... Pierwsze co usłyszałem to było Off The Soul z jego pierwszej legalnej płyty. Jest taki fajny teledysk, gdzie dziewczyny tańczą na tle jego okładki płyty i on ma też taką fajną stylówkę, że pamiętam jak to widziałem, to chyba było 10 lat temu, myślę coś takiego, to śmiałem się, że jest w piżamie, a wtedy rozumiem, tak, że to był swag i tak dalej. Był trochę przed czasem. Był, ale pytam też o taką, zahaczam specjalnie też o niego, bo o taką wrażliwość, rozumiesz, bo słuchając nawet każdego z swoich materiałów, jestem w stanie to wywnioskować, że jest coś w tym więcej, że to nie są tylko takie piosenki, tylko dajesz tam siebie i rozumiem, że wiesz, słuchając na przykład Mac Millera i ciebie, ma podobny poziom wrażliwości, o to mi chodzi. Mhm. No na pewno miał duży wpływ na to, no bo dużo słuchałem i gdzieś tam lirycznie mega szanowałem i za to też zawsze lubiłem J. Cole'a, że oni potrafili, dalej potrafią dużo powiedzieć, jednocześnie nie mówiąc za dużo. I gdzieś tam dlatego celowałem, żeby osiągnąć podobny poziom i dalej celuję. Ale oni mieli coś takiego w sobie, że potrafili powiedzieć rzeczy, które gdzieś tam ich dotykały, gdzieś ich spotkały, czy gdzieś tam po prostu na nich zadziałały, omijając pewne rzeczy, które powiedziałby każdy, albo jakby opisując je od innej strony, to mi się zawsze podobało. Bo ty masz, jeszcze raz powiem, koszulkę J. Cole'a. Ja akurat się nigdy nie jarałem nim i nie jaram. Jakbyś miał powiedzieć pokrótce, dlaczego powinienem sięgnąć akurat po jego muzykę? Musiałbyś się zagłębić w Forest Hills Drive. To jest, u mnie się tak zaczęło. My dużo gramy, może nie aż tak dużo, bo teraz są trochę inne rzeczy do roboty, ale graliśmy za młodziaka w kosza bardzo dużo. Czy na boiskach, na dworze, czy ja gdzieś tam w jakichś drużynach pogrywałem, ale to zawsze była płyta, która chyba w 2014 wyszła i gdzieś w wakacje ją usłyszałem w 2015. Nie przewijam tak samo, nic tam nie przewijam. Udało mi się parę razy być na koncercie, byłem zawsze pod wielkim wrażeniem tego, jak potrafi przeprowadzać te koncerty, wklejać jakby ludzi w sytuację, którą jeszcze bardziej niż ten numer. A to rozumiem, bo on chyba w Polsce nie grał, to gdzieś pewnie za granicą byłeś. Raz byliśmy z Adamem w Berlinie, jak był na For Eyes Only. To było jakoś po tej płytce. I chyba na tej samej trasie byłem akurat w Chicago, z tego co dobrze. Tym tak, bardziej, że pół godziny do Berlina samochodem max godzinę. Tak, zależy jak jedziesz, nie? O której? Powiedziałeś, że graliście w basket, tak. Ale w jednym z twoich kawałków, akurat chyba sobie nie zapisałem tego, nawijasz, że chciałbyś pograć w skate'a trójkę. Stukałeś? Jeździłeś? Deska jest jakoś ci bliska? Jak byłem młodszy, to próbowałem. Ale byłem chyba trochę za krótkie nogi miałem, żeby coś tam bardziej pokręcić. Ale w skate'a grywałem dużo. Dopóki używałem PS3, to
To była chyba moja ulubiona gierka. Dalej trzymam na szafie w pokoju PS3 na wszelki. Mam tak raz na rok, raz na dwa lata, gdzie mam taki tydzień, że pograłbym sobie w skate'a, nie? Tym bardziej, że nowa część nie wyszła. Tam chyba jeszcze coś się tworzy. Ma być czwórka, ale no idzie jak idzie, nie? No ja dwójkę uwielbiam. Tym bardziej, że ja od dzieciaka zagrywałem się w Tonego Hołka, także najwięcej w życiu to chyba w Tonego Hołka. Na PSP miałem kiedyś. Ja akurat na kompie w ogóle byłem takim jakimś, pamiętam, że ktoś przyszedł do mnie wtedy, nie wiem, czy brat cioteczny czy coś, i tam się na numerycznej triki robiło, no nie? Mm-hmm. I ja grałem nie, że lewą ręką na strzałkach prawa na numerycznej, tylko grałem tak na krzyż i po prostu się tak się ze mnie nabijali, ale ciąłem w tego Tonego Hołka zły. To się liczy. To i jak zobaczyłem, że wyszło coś takiego jak skate, że nie wyskakujesz na 400 metrów do góry i robisz 10 backflipów i to musisz zrobić, tylko masz na przykład misję, żebyś zrobił manuala na tym murku i to jest cała misja, to po prostu mi to urwało głowę, że to jest tak realistyczne. Tym bardziej, że to wszystko... Otwarty też, świat, nie? Tym prawym drążkiem się też wszystko robiło. Mm-hmm. Wystarczyło zrobić do przodu i do tyłu, żeby zrobić manuala, tak jak na prawdziwej deskorolce. No ja akurat jeździłem sporo, kilka sezonów, więc no to już tym bardziej były dla mnie świetny taki odpowiednik, że jak na przykład skręciłem kostkę, no to ciąłem w tego skate'a. Czekamy na czwórkę, zobaczymy, może coś kiedyś gdzieś... Też tak zahaczam. No dobra, no to jak jesteśmy przy takich luźniejszych rzeczach, no to muszę tak samo dopytać jako tego Mac Millera i w ogóle skąd ta kropka na końcu? To jest kwestia estetyczna, czy tak ci się postawiło kiedyś, jak dodawałeś utwór? Nie miałem nigdy jakiejś chyba ksywki takiej. Nie miałem za bardzo nigdy pomysłu na nazwę. Mam na imię Hubert, więc H miało być z małej. Taki był plan, tak nawet teraz próbowałem zrobić mi w premierę Dzieci Śmieci 2 lata temu. Wszystkie moje stare numery były na koncie z dużym H, a Dzieci Śmieci wyszły na koncie z małym H. Potem coś się pomieszało, połowa numerów była tu, połowa była tam. Stanęło na tym, jak jest teraz, no na razie tak zostanie. No dobra, a to, że na Instagramie jesteś Bertis Bulls, a na Twitterze twój stary Bertans? Mam Twittera? Na TikToku. A no tak, TikToka używałem wcześniej do jakby takich celów, tylko do oglądania, więc jakby nie przymierzałem do tego wagi za bardzo, nie przykładałem wagi do tego za bardzo, ale a na Instagramie no kiedyś gdzieś tam się przewinęło, że od Huberta byłem Bert czy Berti, gdzieś to tam ta końcówka, nie wiem, w wieku 12 lat może była, ale to też potrwało może przez wakacje, może chwilę dłużej, a akurat zakładałem Instagrama, no tak zostało, a Bulls, bo grałem w kosza byłem dużym fanem Chicago, więc tak. Ty w ogóle teraz po tej trasie, bo rozumiem, że teraz jest kilka miast, co jest przed tobą jeszcze? Jest Poznań na pewno? Poznań za 2 tygodnie, potem za kolejne 2 tygodnie Wrocław i Kraków, Szczecin później, chwilę, no i potem wakacje, parę rzeczy też coś tam zagramy. Czy ty uważasz, że po tej trasie już będziesz zamykał etap Świętego Spokoju, czy jeszcze możemy się spodziewać czegoś, że jakiegoś takiego pro teledysku, albo no przede wszystkim na pewno wydania na fizyku? Myślę, że wydanie fizyczne, czy tam no, mi się marzy winyl, sam mam gramofon w domu i chętnie bym takie coś sobie posłuchał. A myślę, że to będą gdzieś tam, nie wiem, czy to będzie zamknięty temat, bo to jest jakby po prostu kawałek mojego życia. Ja gdzieś tam na co dzień dalej żyję tym chodzeniem sobie po prostu gdzieś, no takie mam hobby po prostu. Ale typowo muzycznie myślę, że pójdziemy już kawałek dalej, co nie znaczy, że to będzie kompletnie inna sprawa. No to jest po prostu kontynuacja, no jakby... Wydaje mi się, że w życiu nie zamykasz do końca jednego tematu zawsze na 100% i już nigdy do niego nie wracasz i on nie ma na siebie wpływu i to gdzieś tam zawsze zostaje. I na następnych numerach na pewno ta moja cząstka gdzieś tam tego Świętego Spokoju będzie. Nie wiem w jak dużym stopniu. No, zasada była taka, że działam tak samo jak działałem podczas tworzenia Świętego Spokoju, tylko że bodźce były inne, więc
dlatego to może brzmieć trochę inaczej, nie? Czyli co, przed wakacjami, czy raczej po wakacjach spodziewać się nowych rzeczy? Jak będzie cieplej na pewno. Będzie cieplej. No. Ostatnio wrzucałeś info, że 2 lata minęły od pierwszej epki. Co byś powiedział o tym czasie? Myślisz, że mogłeś coś zrobić lepiej, czy jest dobrze tak, jak jest? Mogłem szybciej, wcześniej pchać to ludziom. Tak mi się wydaje, że wcześniej myślałem, że to robię, ale tak naprawdę trzymałem się jakichś swoich schematów, że chcę to robić profesjonalnie, więc chcę mieć 8 teledysków i chcę, żeby to wszystko jakoś tam wyglądało i nie będę dodawał na TikToka, bo to jest przecież TikTok. To takie trochę gdzieś tam, no, to było już jakiś czas temu, ale wydaje mi się z perspektywy czasu, że trzeba było po prostu gdzieś tam zebrać doświadczenie i gdzieś tam zauważyć pewne rzeczy. I no, ja wyciągam wnioski, więc wydaje mi się, że może być tylko lepiej. Raczej nie mam za bardzo czasu myśleć, co by było gdyby. Jest całkiem okej. Mogłem to robić wcześniej, ale no, zrobiłem teraz, mogłem też to zrobić później i dzisiaj byśmy tu nie gadali, wczoraj byśmy nie grali takiego koncertu. No ale gramy, więc chyba z tego się trzeba cieszyć i działać dalej, nie? Zaczęliśmy koncertem, to zamknijmy to też koncertem, raczej planem koncertowym, który ty wysnułeś i jest takim highlightem z twojej płyty, bo to była jedna z pierwszych rzeczy, do których ja zobaczyłem twoje wideo, że za 3 lata zagrasz openera. Wierzysz, że to będzie za 3 lata? Bo nie chodzi mi o to, że aż za 3 lata, tylko jakby ja nie byłbym zdziwiony, gdyby to się wydarzyło w tym roku albo za rok. Fajnie by było. No, nie, wydaje mi się, że nie będę się śpieszył. Fajnie by było, jakby była propozycja, nie było na razie. No ale zagramy w paru innych fajnych miejscach, tak mi się wydaje. A opener, jeśli będzie, to będzie. To super, jeśli to będzie. Ale jakby nie nastawiam się, że to musi być opener, to musi być za 3 lata. Jeśli miałbym zagrać openera, chciałbym to zrobić na dużym poziomie i z dużą liczbą odbiorców, którzy tak jak wczoraj będą stali i słowo w słowo tam ze mną nawijali, bo najbardziej mi na tym chyba zależy pod względem jakby odbioru. Nie żeby to były jakieś wielkie koncerty, czy żeby ludzie przychodzili i płacili nie wiadomo ile kasy za koncerty. Fajnie po prostu czuć ten klimat i widzieć, jak stoją chłopaki. Ja byłem tam jakby na ich miejscu, czy w ich wieku 2-3 lata temu i też chętnie bym się wbił na taki koncert. To celuję. Chciałbym powiedzieć parę historii jeszcze. No jak będzie opener, to pewnie go zagramy, a jeśli już go zagramy, to zagramy go tak, żeby było fajnie. To tego ci życzę. Bardzo ci dziękuję, bardzo mi było miło. Dzięki pięknie. Gratuluję tego, co zrobiłeś do tej pory. Teraz cię nie widać, wstałeś. Dzięki. A jeszcze chciałem, żebyśmy to złapali do kamery. Usiądę w takim razie jeszcze raz. Było widać? Tak. Hit. Dobrze. Zobacz, dzięki, full pięknie. Natural. Dzięki, mój pierwszy pięknie. Wywiad. Gratuluję ci tego, życzę ci tego openera, stary. Życzę ci, żebyś miał jak najwięcej tych historii do opowiedzenia. Dzięki. I żebyś za 2-3 lata nie obraził się na cały świat i żebyśmy zrobili też równie dobry wywiad już o tym, co dokonałeś takiego, wiesz, big, a po tym, jak zrobiliśmy sobie to, jak jesteś na początku swojej drogi. Jest mi naprawdę niezmiernie miło i cieszę się, że mogę cię obserwować od samego początku. Dzięki piękne.